sobie może kawy? Darmowa. Poproszę. No dobrze. Czy mam panu pomóc? Chcę kupić dom. Chciałbym wziąć od państwa kredyt. Kredyt. Kredyt? Kredyt. 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 Wiek 32. Wzrost 180. Waga 83. Przebyte choroby. Skolioza. Osteoporoza. Astma. Nie ja mam ospy. Może jeszcze rozmiar buta, co? 43. Jakiej wysokości miałby być pański kredyt? Gdzie miałby być zlokalizowany obiekt? Czy prowadzi pan działalność gospodarczą? Czy jest pan żonaty? Wysokość kredytu. Lokalizacja obiektu. Działalność gospodarcza. Żonaty. Wspaniała jest ta oferta. Jedyna taka na rynku, tylko dla pana. Nie rozumie pan też, że mówię nie. No dobrze, jeżeli pan nie chce spytać, to ja będę na tyle uprzejmy, że zapytam za pana. Dzień dobry. Czy byłby pan w stanie przedstawić ofertę super specjalną, super atrakcyjną i tylko dla mnie? Ale rzeczywiście, panie Igorze, jestem w stanie zaoferować panu konto premium. Nie chcę żadnego ubezpieczenia! No, oczywiście, no to w takim razie to konto GOLD PREMIUM! GOLD PREMIUM, GOLD PREMIUM, GOLD PREMIUM! Z darmowym dostępem do internetu, bez ubezpieczenia. Ja nie chcę! No, oczywiście, no to w takim razie to specjalnie i wyłącznie dla pana konto PLATINUM PREMIUM! PLATINUM PREMIUM, PLATINUM PREMIUM, PLATINUM!
Nie, 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 nie! Co pan bezimienny sobie myśli? Że naciśnie pan play i przykleje sobie taki głupawy uśmieszek, jaki pan ma na twarzy? I że będziemy tak jak pan godnie reprezentować erę duchowłazy. Że będziemy chodzić z transparentami. Heja, wyluzuj! Wyluzuj, godź się na wszystko! Pan mi przydziela numer konta, do karty miejskie potrzebne są dane osobowe, w GPS-ie całodobowa kontrola, wszystko kontrolowane! Nie, nie, mam dosyć mówienia, tak, 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 mam dosyć waszych twarzy! Oczywiście, rozumiem. Jestem jednak w stanie, tylko i wyłącznie dla pana, zwiększyć wszystko. Pan jest naszym znajomym na naszej twarzy. Pan jest naszym przyjacielem. Będziemy klikać lubię to! Jest pan w stanie zrobić coś wyłącznie dla mnie, najlepszego klienta! No, ale rzeczywiście, panie Korze, dla pana, najlepszego klienta wszystko! To niech pan pierdolnie sobie w łeb, albo lepiej niech mnie pan pierdolnie. To będzie takie nasze małe rozwiązanie starej umowy i zawiązanie nowej, gdzie ja będę ofiarą, a pan katem. Panie Korze, po co te nerwy? Wtedy zyska pan imię w gazetach, a ja będę miał nowe konto premium. Gdzie idzie? Może kawę? Panu przyjść na to, co my panu oferujemy. Nie przyszła?
No może, ale akurat nic z tych rzeczy nie mam w domu. A nie wie pan, gdzie są sklepy? Polecamy nasze sklepy. Niech pan pójdzie do sklepu. Niech pan sporządzi listę. Uwaga, dyktujemy. Kawki. Herbatki. Sałatki. Chipsy mi wietrzeją. Już dawno panu wywietrzał. Co pani zrobiła? Pani to wyrzuciła. Teraz zaczniemy nowy, wspaniały dzień, tak jak powinien się zacząć. A przywitamy go pieśnią, co zniszczy nowy dzień. Zanim jeszcze słońce stanie, pijmy kawę, śniadanie i powitajcie. Jak się czujesz? Cudownie i wspaniale. Bo łapię najlepsze fale. Witamy cię na świecie. Najlepszą dietę ci podamy. Będziesz chudł razem z nami. No ale co pan? Nie wiem, czy wiecie, ale jesteście na diecie. Co jeśli usunę profile?
Co wtedy będzie prawdziwe? No nie powinien pan tak mówić, panie Igorze. No tak nie można. Wszystko można. Nasze zdjęcia. Nasze wakacje. Usuń. Wyjazdy. Wspomnienia. Wrażenia. Usuń. Popatrzę. Pocałuję. Pocałunę. Usuń. Irena! Irena, nie wygłupiaj się! Irena! Jak ona ma wstać? Przecież pan ją zabił! Usunął pan wszystko z profilu. Teraz jest pusta i martwa. Prawie martwa. Nie zlikwidował pan jeszcze profilu Ireny. Mógł pan usunąć cokolwiek pan chciał, ale programu porannego nie da się przerwać. Program poranny musi trwać! Cudownie i wspaniale, bo łapie najlepsze fale. Igor gościem będzie naszym. W domu jego zawitamy. I o żonę zapytamy. Byłą żonę zapytamy. O, jak to było, że się skończyło? Kto winę na siebie wziąć ma? I czy zamartwiać mu się można? Czy nad ciałem pochylony zrozumie, że już nie ma żony? I nigdy nie miał, bo wszystko... Wszystko dziś w programie! Zapraszamy! Proszę, usiądź, Igorze. Ale na czym? Jak to jest? Stracić żonę? Bym ex-żonę, to byli po zmianie statusu. Halo! Ja tutaj jestem! Ale przecież nie było rozwodu. Ślubu też nie było. Przepraszam najmocniej, ale to jest... Ja na dyskryminację kobiety leżące! Przykro mi, Ireno, ale ciebie nie zaprosiliśmy. O tobie możemy tylko rozmawiać. Można wszystko usunąć. Ale jedno jest niezmienne. Programu porannego nie da się przerwać. Program poranny... Spokojnie! Spokojnie. Po prostu usunę profil. Dziękuję. Nie! Nie wolno ci! Proszę państwa, Igor, jak widać, jeszcze nie ochłonął. W przeciwieństwie do jego żony, która jest już... zimna. Korzystając z tej okazji, chciałabym zaprosić państwa do wzięcia udziału w sądzie. Wysyłając SMS pod numer 2929, treści wpisując tak lub nie. A pytanie brzmi, czy Igor ma prawo się smucić? Mogą państwo wygrać specjalną bobinkę, które zostaną rozlosowane. Tylko dla państwa. Specjalna, limitowana edycja koszulek z napisem Irena, wróć! Koszulki na państwa czekają! Koszt SMS-a to jedyne 9 zł plus VAT. A teraz przechodzimy do następnego punktu naszego programu. A poznamy w nim niesamowitą historię pary, która poznała się dzięki naszej twarzy. Zapraszamy! Ich miłość zaczęła się niespodziewanie szybko. On był zarejestrowany na portalu już od dłuższego czasu. Ona jako zagorzała przeciwniczka szukania miłości w ten sposób od całkiem niedawna. Dała się jednak namówić przyjaciółce, która poznała swojego męża właśnie w ten sposób. Siedziały razem i prowadziły selekcję. Selekcji wyłoniły trzech najlepszych. Kandydat numer jeden! Kandydat numer dwa!
się kandydat numer 3! Na podstawie zainteresowań pochcił jako... Tancerz? Tańczę indyjski taniec brzucha o 9 lat. Aktor? Grałem już na wielu scenach świata, ale moją najwybitniejszą kreacją była rola Janka Drozda w serialu Dlaczego prawda ukryta w pamiętnikach jest? I rol! Hoduję świnie i kozy kaszmirskie na Kozłowszczyźnie. Jestem rolnikiem i szukam tu żony. I przyjaciółka jej odpowiedziała: puść oczko do rolnika. Jesteśmy z moim koziołkiem razem już od roku. Musimy wymyślić jakąś nową romantyczną historię. No bo co? Powiemy dzieciom, że mama i tata poznali się przez internet? Aktualnie w wydarzeniu weźmie udział 290 osób. Lubi to 2000.
ośmielamy się zaproponować wyłącznie tobie utworzenie profilu poświętnego Ireny. To wspaniała okazja, prawda Igorze? Nie likwiduj profilu. To on jest prawdą, a nasza twarz... Wszechświatem! Na pośmiertnym profilu umieścimy czarno-białe zdjęcie i miniaturkę krzyża. Ty, ale czekaj, jakiego wyznania była? To nieważne, umieścimy symbole wszystkich religii. Wybierz wyznajesz. Ty, genialne! Nie będzie musiał jeździć w święta. Będzie mógł spokojnie usiąść i wyjść. Kończysz z tym. Spokojnie, zaczekaj. To nie czas na przerwę reklamową. Musisz być sympatyczny. My się o ciebie martwimy. Jeszcze jedno, Igor. Na pośmiertnym profilu raz na rok można użyć opcji zmartwychwstanie. Trwa to 7 dni. W tym czasie zmarła osoba jest dostępna na czacie i można z nią spokojnie porozmawiać. Uwaga, uwaga! Mamy wyniki sądu! 20% głosujących pozwala ci się smucić. 80 kategorycznie się z tobą nie zgadza, Igorze. Oddaność rośnie! Zabić koszulkę? Wydaje mi się, że czuję po pobrańcu. Tak, dobrze mi się wydaje. Pan i pani. Jesteście w popapraniu. Irena, przecież ciebie tutaj nie ma. Tego nie było w scenariuszu. Igorku, nie likwiduj profilu. Będzie nam potrzebny twój profil. Igoreczku. Igoreczku. Co? Jacy jesteście? Ani myśleć, ani mówić, ani tańczyć, ani śpiewać, ani jeść, ani spać. Jacy jesteście? Nie macie żadnych upodobań. Nie jesteście nawet manekinami, nie macie! Mamy! Tak? To jako pan lubi zupę? Lubię to. No jako? Brokułowa rozkosz podniebienia. Lubię to! Jak żyjecie? Gdzie śpicie? Z kim śpicie? Gdzie żyjecie? Jak jecie? Kto jesteście? Ktoście? Lubię to. Tak? Żyjecie w poście? Lubię to! Wspaniale! A teraz... spieszać! Escape!
naszemu szefowi. Miecie swoją pojęcie, brawo. Która miała bardzo duży wkład. Łukasz Twardzik. Brawo!